prosty był na pewno prostszy niż humanistyczny, w którym według mnie przynajmniej było o wiele za dużo historii. Nie był podzielony tak, że każdy mógł się dopasować, na przykład ktoś woli polski, a tu sama historia, więc... No i była bardzo łatwa słuchanka i było łatwo to odczytać, odsłuchać. Ogólnie angielski jako język jest o wiele łatwiejszy. W ogóle... No, słuchanka z tego wszystkiego właśnie była najprostsza. To, że wszystko było można zaznaczyć, prawda? ABCD. No właśnie, to tak ułatwia. Bardziej. Ogólnie angielski jest prostym językiem, więc raczej nie stwarzał trudności uczniom. No i dużo mieliśmy przygotowania, robiliśmy z poprzednich lat. No, ale ogólnie chyba wszyscy... Najprostszy był z tych wszystkich trzech. Tak, zdecydowanie. Chociaż matma też była dużo chyba prościej. No, huma był chyba najtrudniejszy z tych trzech. Ale nie jest tak źle. No. Ujdzie. No, angielski to był najprostszy z tych trzech wszystkich. Będzie 100% na pewno. No, polski był najtrudniejszy. No, a matematyka jakoś tam poszła. Powie ktoś coś jeszcze? Trzecia klasa jest najlepsza. Tak. Trzecia A rządzi. A więc tak, ogólnie testy były proste, bo tylko należało mieć znaczną wiedzę na temat historyczny. Można powiedzieć, że test był historyczny, a nie humanistyczny, chociaż... Ale wydaje mi się, że wszystko poszło bardzo dobrze i czekam teraz na sprawdzenie wyników. Egzamin matematyczno-przyrodniczy wypadł bardzo dobrze. Łatwe były zadania z chemii i fizyki, a także z biologii. Z tego się bardzo cieszę. No, z matematyki również były bardzo proste. I zobaczymy, jak nam pójdzie już po ogłoszeniu wyników.